Witam wszystkich serdecznie w program Infinity Photo i temat makro. Tak? No, na pewno proste makro każdy potrafi stworzyć. Natomiast problemy mogą być, kiedy będziemy tworzyli bardziej skomplikowane, czyli na przykład akcje, tak jak w Photoshopie to się nazywa akcje, w programie Infinity Photo makro. Ma to swoje tutaj ograniczenia. Nie wszystko można użyć do tworzenia makro, podczas tworzenia makro, ale ma program Infinity Photo ma też jedną fantastyczną sprawę, czego nie ma na przykład Photoshop, edycja gotowego już makro. Czyli tworzymy makro, zapisujemy, później możemy je wyedytować, zmienić parametry. Mało tego, do gotowego już zapisanego makro możemy dograć jeszcze pewne operacje. Jest to świetna sprawa. No i oczywiście postaram się Wam pokazać jak kilka przykładów. No nie będą to zbyt skomplikowane przykłady, ale czyli na przykład znak wodny, jakaś ramka i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam wszystkich oczywiście na mój kanał. Jesteśmy teraz na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji. Ponad 1100 tutoriali, w tym 17 kursów z dodatkami do różnych programów, nie tylko graficznych. Zapraszam do kliknięcia w dzwonek. Będziecie otrzymywali powiadomienia. I oczywiście dziękuję za pozytywne oceny mojej pracy i za komentarze. Przechodzimy do pracy i potrzebne są dwa panele, tak? Jeżeli chcemy tworzyć makro, właśnie panel makro, gdzie będziemy jakby nagrywać i sprawdzać makro, i biblioteka. One są tutaj, View, Studio, Makro, Library. Tak, i tutaj mamy już gotowe makro zapisane w bibliotece. One są na stałe wpisane w jakby program. Wobec tego przy każdej instalacji na nowo one są zachowane. Natomiast to, co my stworzymy, warto zapisać na dysku. Pokażę Wam za chwilę, jak to zrobić. Dla przykładu na przykład makro Black and White. Klikam jednokrotnie, zdjęcie czarno-białe, prawda? Bez otwierania jakichś paneli, jakichś cudów, tam kombinowania z suwakami itd., itd. Wycofam operację. No, oczywiście będziemy tworzyć makro i na początek dwa bardzo proste przykłady. Najpierw przejdę do biblioteki ponownie, dodam nowy dział, może zginę te panele, żeby one były, o właśnie. Czyli ta ikonka całkiem u góry, tu gdzie pisze Library, Create New Category. Tak? I ona, nowa kategoria zawsze jest napisane Macros i jest zawsze na dole. Czyli tutaj, Move Up, jeszcze raz, Move Up i oczywiście nie trzeba przesuwać do góry, nie jest to wygodniej po prostu. I teraz Rename. I to będzie dział makro skalowanie ogólnie, czy skalowanie DPI, czy skalowanie wielkości zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Fajnie. I teraz możemy już tworzyć podstawowe, bardzo proste makro. To jest proste jak konstrukcja CEPA. Klikamy przycisk Recording, Start Recording, Dokument, Resize Dokument. I to są zdjęcia, które tu używam w tej chwili tego zdjęcia. Będę używał ich też później. I które robi mój aparat fotograficzny. On robi 300 dpi i 6016x4000. Nie potrzebuje w ogóle tak dużych wielkości, czy to do wysłania na stronę internetową, no tam zwłaszcza, to powinno być jak najmniejsze, żeby jak najmniej ważyło, czy do robienia pokazu slajdów. O ile 300 dpi to jest ok, mogłoby to być w pokazie slajdów, no to ta wielkość jest po prostu niepotrzebna mi taka duża. Później muszę je każde osobno skalować, tam, żeby wpasować w kadry i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie stworzyć makro, zresztą mam to zrobione oczywiście, i przeskalować je kilkadziesiąt tych zdjęć, właściwie za jednym zamachem. W ciągu kilku, kilkunastu sekund mam je gotowe, przeskalowane do potrzebnej wymiary. Dobrze, ale tutaj skalujemy do 72 dpi. Już widać, wymiar się zmienił, no bo oczywiście dpi ma wpływ na wielkość obiektu. Resize, tak? I to koniec. Klikamy Stop Recording i teraz warto każde makro, które chcemy mieć zachowane, zapisać na dysku, czyli Export. Wskazujemy gdzieś miejsce na dysku, obojętnie gdzie, tam gdzie chcemy i oczywiście nadajemy mu nazwę i klikamy Zapisz. Ja kliknę Anuluj. Dodajemy do biblioteki. I tutaj mamy kategorie, wszystkie trzy, prawda? Mamy kategorie, te dwie są stałe. Tutaj dodałem kategorię skalowanie. I nadajemy nazwę 72 dpi. Wiadomo, o co chodzi, tak? OK. Teraz wycofam operację. Sprawdzimy jeszcze rozdzielczość. 300. Tak? I skalowanie. Wystarczy raz kliknąć. I mamy 72.
Fajnie. No i druga powiązana operacja z tym skalowaniem. Teraz klikam tutaj w tą ikonkę Reset, aby usunąć te wszystkie operacje. Ponownie włączam nagrywanie. Wybieram narzędzie Move Tool. Może kliknę w Odblokuj. I tutaj łańcuszek musi być połączony, prawda? Czyli klikamy tutaj w to miejsce. I wartość, do której chcę sprowadzić to zdjęcie, to jest powiedzmy 1200, prawda? Wciskam Enter. Na 797,8, tak? To jest proporcjonalnie, jeżeli jest łańcuszek połączony, to proporcjonalnie zostanie to przeskalowane. I jeszcze musimy tu użyć opcji Dokument, Clip Canvas i Stop Recording, tak? I teraz oczywiście znowu na dysk warto zapisać. Ja to wrzucę do biblioteki, skalowanie i to będzie 1200 wielkość, tak? Bum. Wycofam operację. Popatrzmy teraz tak, 6400, jeszcze sprawdzę tylko, czy rozdzielczość jest ta sama. 300, ok, fajnie. I teraz tak, bardzo szybko, bardzo prosto. 72 dpi, 1200. Proszę bardzo, mamy dokument 72, 1200 na 797. Bardzo prosta operacja. Można zautomatyzować, to właśnie chcę pokazać teraz, zanim przejdę do kolejnego makro. Zautomatyzować właśnie to, co mówiłem, że hurtowo można to robić. Otwieramy na przykład File, New Batch Job, tak? I tutaj Sources, czyli źródło Add. Wskażemy poza tym zdjęciem, które już tutaj mam, niech to będą te trzy zdjęcia na przykład. Otwórz, zapiszemy go w innym miejscu. Test 2, taki katalog przygotowałem. Zapiszemy jako dowolnie, prawda? PNG, JPG, Infinity Photo. Jako JPG zapiszemy. Tu można jeszcze sobie sprawdzić. Oczywiście można tu wpisać parametry, ale to będzie tylko zmiana wielkości. Nie rozdzielczości, nie DPI. Tak, tu mamy opcje do ustawienia parametrów różnych dla każdego formatu. I teraz mamy, zaznaczamy sobie te dwie opcje. Apply i OK. Tak, widać, szybciutko to działa. Sprawdźmy, czy faktycznie musimy przejść tak do testu, test 2. I pamiętamy, oryginalne zdjęcie to było 300 dpi na 6000, chyba 16 na 4000. A tutaj mamy, już pokazuję Wam, proszę bardzo, 1200 na 797 i 72 dpi. A co ważniejsze, te zdjęcia, każde z nich jest waży około, czy też ma rozmiar mniej więcej 8, 10, 12, zdarzają się nawet 15 megabajtów, a tutaj proszę bardzo 756 kilobajtów. Bardzo malutkie, czyli to jest właściwie mniej niż 1/10 tych zdjęć, tak? Bo można przyjąć średnio, że jest to 10 megabajtów. Czyli zdecydowanie odchudzone i zdecydowanie mniej to waży wszystko. Dobrze, to jest oczywiście bardzo prosta sprawa, skalowanie, rozmiary, zmiana DPI i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym teraz oczywiście, no te 1200 to troszeczkę jednak za dużo, czy też za mało, obojętnie co tam sobie myślimy. Zresetowałem już to makro, które tworzyłem, ale mam je zapisane w bibliotece, tak? Czyli biblioteka, prawy przycisk, edit makro i ono tutaj wraca. Tu gdzie są trybiki, możemy zmieniać parametry. Natomiast, gdzie mamy takie zaptaszenia, prawda, to możemy to wyłączyć, to działanie tej operacji, tak, że ona będzie użyta albo nie będzie użyta. No i przejdę tutaj do Transform. Jak widzicie, zostało to ustalone na 83%. Dlatego tu od razu Wam podpowiem, że takie makro, zresztą innego się właściwie nie da zrobić, do różnych formatów. Więc jeżeli mamy zdjęcie w orientacji poziomej, tak jak tutaj, to fajnie. Jeżeli w orientacji pionowej, jakiś portret czy tego typu zdjęcia, to trzeba zrobić makro osobno do takich właśnie zdjęć. Bo to raczej nie będzie działało, no nie raczej, a na pewno nie będzie działało to samo makro dla różnych orientacji, prawda, zdjęcia. No i to, co mówiłem, chciałbym sobie użyć na przykład opcji, że byłoby to no, 65, tak? W obydwu przypadkach. 65%, Enter, zatwierdzam, fajnie. Dobrze, czyli mamy zmiany ustalone i warto sobie oczywiście to zapisać. Jeszcze sprawdzę, to jest 65%, tak?
do biblioteki na przykład. Skalowanie i wpiszę na przykład przykładowo 65. O, źle. Procent. OK, fajnie. I teraz otworzę jakieś inne zdjęcie. Open, no jak będą te drzewa tutaj. I użyję oczywiście 72 dpi i 65%. I jak zobaczycie, to już nie jest 1200, a 900 tam parę na 600 parę, tak? Więc jest to zupełnie inny wymiar. Można to sobie zmienić i szybko stworzyć nowe makro. Za chwilę pokażę Wam też, jak dogrywać jeszcze do makro kolejne operacje. Kolejna część, użycie tekstu jako znak wodny, czy też możemy wstawić logo. Oczywiście mówię to o takim masowym, fabrycznym wstawianiu, prawda? Zamieszczamy zdjęcia w necie i opatrzymy je znakiem wodnym, czy też naszym logo, czy też do każdego zdjęcia jakiś tekst. Ten sam oczywiście w tym przypadku będzie, czy jakiś kształt, no dowolnie, co tam sobie wymyślimy. Pokażę Wam to na przykładzie tekstu, dlatego że jeśli chodzi o tekst, mamy problem z użyciem tekstu podczas nagrywania makro. Tak, ja otworzę tu nowy dokument i on będzie potrzebny. Nowy dokument, new i takie konkretne wartości, przejdziemy do pikseli. Tak, będzie to 1200 na, no powiedzmy, 800. Tak, nie musi być dokładnie tak, jak później przeskaluję to zdjęcie, ale mniej więcej. OK. I teraz, gdybym chciał nagrywać makro, prawda, włączam nagrywanie i chcę użyć tekstu, Add Artistic Tool, pojawia się komunikat, że nie można użyć tekstu podczas nagrywania makro, tak? Zatrzymam nagrywanie, po prostu normalnie piszę tekst. No, niech to będzie tej wielkości i piszemy znak wodny. Pokazuję po prostu, jak obejść ten problem, że nie można pisać tekstu. Znak wodny, fajnie, zatwierdzę go, może inną czcionkę, bo ten Arial to jest, niech będzie Art Brush, tak? To jest mniej więcej dokument wielkości, jak będę miał zdjęcie później, które chcę wstawiać na przykład na stronę internetową. Wydaje mi się, że jest OK. I tutaj dokument. Resize Pixel Art dokument. I razy 3. Tak, wstawimy. Resize. Fajnie. O, i już literki mamy gładkie. Dobrze. I teraz oczywiście ten tekst. Tak, ładnie wstawiony i jeżeli spojrzymy teraz na wymiary dokumentu, on jest razy 3, było 1200 z 3600, prawda? Wobec tego to tak to funkcjonuje, mamy wygładzone litery, ale mój dokument, mój obiekt jest 3 razy większy. No ale nie o to chodzi, to może tak być, jeśli chodzi o tekst. Chodzi o to, żeby to w miarę było ładnie, elegancko. Dobrze, i teraz oczywiście file, export. I zaznaczymy sobie tylko selekcję i tutaj piszemy mniej więcej wartości jakby 1/3, prawda? Czyli to będzie 600, 630, 600 mniej więcej 40, nie musi być dokładnie 640, Enter, mamy proporcjonalnie, prawda? I teraz eksport i tutaj zamienię, bo już mam to zrobione wcześniej, znak wodny. Fajnie. I teraz możemy oczywiście zamknąć ten dokument i otworzymy sobie zdjęcie. Tak? Trzeba pamiętać oczywiście o tym, że jeżeli umieszczamy znak wodny, to najlepiej jest mieć już przygotowane i robimy makro, to na takim przygotowanym już konkretnie i skalowanie, i wymiary, żeby to było tak, jak trzeba, żeby później tego nie przestawiać, nie skalować. Czyli uruchamiamy sobie tutaj library. 72 dpi i 1200 wymiar. No prawie to, wiem, 797. Dobrze, i teraz właśnie nagrywamy makro do osadzenia znaku wodnego. I znak wodny oczywiście jako tekst. Więc tak, nagrywamy i tu będzie opcja File, Place, znak wodny i ja go sobie wcisnę i trzymam klawisz myszy, po prostu przeskaluję. No, troszeczkę widać, że jest poszarpany, ale okej, to może tak być. Kolejna sprawa to jest wybór tutaj FX, czyli style, efekty warstwy. I tutaj opacity zostawię na mniej więcej
20, tak? Bo jeżeli będziemy mieli bardzo, bardzo jasne tło, to można zawsze zmienić, bo już wcześniej pokazywałem, że można gotowe makro edytować. Można będzie to zmienić. Teraz wybiorę opcję 3D. I tutaj po prostu zrobię to bardziej płaskim, nie tak wypukłe. Tak? I dodam jeszcze Outer Glow. Wybiorę kolor biały i tutaj oczywiście zmienię na normalne. I Reduce. O. I to, jeżeli będzie ciemne tło z kolei, to ten znak wodny też będzie widać. Taki bardziej uniwersalny. I jeżeli będzie jasne i ciemne tło, powinien być widoczny. Tak, zamykam to. Może jeszcze, przepraszam, otworzę. Zapomniałem o jednej rzeczy. Skalowanie z obiektem. No będę później skalował, tak? To musi być zaznaczone. Zobaczcie, ile jest trybików, ile możemy zmieniać tu pewnych rzeczy, więc nie ma specjalnie problemu. Tak, i jeszcze ten cały znak wodny, przesunę go po prostu o umiejscowienie. Tak, to może nie jest konieczne, ale okej, niech sobie będzie. Kończę nagrywanie, tak? Zapiszę, oczywiście utworzę nowy tutaj, nową zakładkę. Tak, create new macros, może zmienimy to na znak logo obiekt. Tak, znak logo obiekt, będzie wiadomo, o co chodzi. I przesunę to do góry. Fajnie. I teraz oczywiście wracam tutaj do panelu makro i wrzucę to do biblioteki, ale tu wybieram oczywiście zakładkę, którą otworzyłem. I to jest znak prawy dolny narożnik, tak? Bo nie mam podglądu wizualnego, więc muszę to no, mniej więcej opisać, żebym wiedział, o co chodzi, tak? Enter. Fajnie. I teraz tutaj to zresetujemy. Znak wodny, delete, usunę i z biblioteki wybiorę to makro, jeden klik, gotowe. No i to, co teraz mówiłem wcześniej, pokazywałem już, jak edytować sobie, ale teraz jeszcze Wam pokażę, jak dogrywać operacje. No, stwierdziłem, że może być przydatna sytuacja, kiedy ten znak wodny naprawdę musi być duży, i żeby nie było wątpliwości, że ktoś sobie go tutaj obytnie, a resztę zdjęcia, prawda, tam będzie używał. Wobec tego tak, znak wodny prawy dolny, edit makro. I pierwsze co robię, włączam ponownie nagrywanie na tym już edytowanym makro. Tak? I teraz po prostu chwytam ten znak wodny, przesuwam go na środek. Jest na środku. Teraz pytam tu za węzeł znak. Tak, duży. Rozciągam. Teraz jeszcze obrót. Niech będzie po przekątnej. No i oczywiście on tu będzie za bardzo widoczny. Czyli reduce. Zrobimy 0,2. Opacity 0 i Effect Reduce 0,4, tu jest OK. OK, i tak to. A, Fill Opacity, przepraszam. Tu jeszcze 0, OK. I tak to zostawię po prostu. Zapiszę teraz w bibliotece. Oczywiście muszę skończyć nagrywanie. Zapiszę w bibliotece. Przekątną, tak? Będę wiedział też, o co chodzi. Tak, i mamy tutaj, oczywiście tutaj wyzeruję już library po przekątnej, proszę bardzo, tak? Mniej widoczny, nie ma tego ciemnego tła i prawda, ale jednak jest dosyć widoczny. Mogę użyć oczywiście znak prawy dolny, będzie tutaj. Mogę utworzyć kolejne makro do lewy, górny narożnik, każdy narożniku, dowolnie. Tak samo rozmieszczanie obiektów, które możemy sobie ustawiać w dowolnym miejscu, zależy jak po prostu zmodyfikujemy makro. No to teraz na koniec jeszcze hurtowa, prawda, zmiana tych ustawienia, czy też dodanie tych znaków wodnych. I przechodzimy do File, New Batch Job i
App, czyli wybiorę sobie pierwsze trzy tutaj z lewej strony zdjęcia, prawda? Zapiszemy to jako JPG w nowej lokalizacji i 72 dpi 1200 apply i tutaj rozwijam znak logo, tak? Znak po przekątnej na przykład. Apply, tak? I klikamy OK. Popatrzmy tutaj, wejdę do katalogu. 3. I mamy, proszę bardzo, na każdym zdjęciu automatycznie, fabrycznie zajęło to dosłownie 10 sekund. Przygotowanie materiału i oczywiście tutaj to sama operacja, oczywiście jeżeli znak wodny ma być na zdjęciach orientacji pionowej, to trzeba zrobić takie makro, tak? Tutaj też tego nie przeskoczymy. Nie da rady. Tu usunę te zdjęcia, nie są mi tutaj potrzebne. Natomiast katalog będę potrzebował. Tutaj te zdjęcia też. OK. Tak, jeszcze jedna opcja jest. Za chwileczkę ją Wam pokażę. No więc dobrze, można to zrobić też nieco inaczej, aby zwłaszcza jeżeli wpisujemy tekst jakiś, bo znak wodny to wiadomo, nawet jeżeli krawędzie są nieco tam poszarpane, to użyjemy opcji efekty warstwy, prawda, i widać to już wszystko jest ok. Natomiast jeżeli normalnie tekst chcielibyśmy wpisywać, to być może trzeba zrobić to nieco inaczej. No trudno mi powiedzieć, jak to jest u Was, bo te poszarpane krawędzie są uzależnione nie tylko od tekstu, od programu, od czcionki, ale także od tego, jak macie ustawioną kartę grafiki. Jakie są parametry karty grafiki, więc to też ma wpływ na to. Więc pokażę Wam jeszcze sposób inny. Użyłem znak wodny na oryginalnym zdjęciu. Oryginalna wielkość, oryginalne DPI. Nic nie zmieniałem. Duży znak wodny, prawda? Jest dodany tutaj. Usunąłem go, tak? I teraz jest istotną sprawą, aby tworząc, prawda, pracę w tym New Batch Job, dodajemy oczywiście zdjęcia, takie jakie chcemy tam sobie użyć, czyli powiedzmy ten domek. Na przykładzie jednego zdjęcia Wam pokażę. Ten domek, tak? Otwórz. I tu oczywiście zmienię jako JPG, zmienię lokalizację, prawda? Test 2. Dobrze, JPG i tradycyjnie 72 dpi i 1200 zmieniam rozmiar. I dodaję znak wodny. Oczywiście ten po przekątnej, oryginalny, tak go mam nazwanego. Tak? I popatrzcie, co się stanie. Ten znak wodny, klikam OK. Idziemy zaraz tutaj do katalogu. Nie naniósł się, popatrzcie, nie ma go. Nie ma śladu po nim, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jest dość istotna kolejność. Kolejność, którą chcemy robić też właśnie w tym panelu. New batch job, prawda? Wobec tego zdjęcia, kiedy dajemy, to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności. I niech to będzie, o, ten widoczek, to jeziorko, prawda? Dwa zdjęcia. I teraz właśnie jest istotna kolejność. Skoro stworzyłem jakiś tekst, napis, czy też znak wodny na oryginalnej wielkości, to on musi być pierwszy. Tak, na początek jeszcze zmienimy na JPG. Wskażemy lokalizację, test 2, OK. I teraz tutaj przejdziemy do znak logo po przekątnej oryginalny, a teraz dopiero jak już ten znak będzie naniesiony, skalowanie 72 dpi i 1200 apply. I teraz powinno być wszystko w najlepszym porządku. Więc jest istotne, no sprawdźmy jeszcze, już tutaj mówię, że będzie w najlepszym porządku, sprawdźmy. Jest istotne w jakiej kolejności, proszę bardzo. Tak, jest znak wodny jak należy, duży, tak jak go stworzyłem. Prawda? Kolejne zdjęcie, tak samo, tak jak został stworzony, tak jest naniesiony. Więc jest bardzo, bardzo istotne, w jakiej kolejności, może usunę te zdjęcia, tutaj w tym panelu New Batch Job dodajecie operację, czy najpierw skalowanie, a później znak wodny, czy najpierw znak wodny, a później skalowanie. Dlatego warto zrobić sobie obie wersje, tak jak ja mam. I jeżeli wpisujemy tekst na oryginalnym zdjęciu, ten tekst jest duży. Może skasujemy to. Wycofam tu operację, prawda? Tak, skasuję ten tekst. Jest to zdjęcie, popatrzmy jeszcze, czy sprawdzę. 616 na 4000, tak. Więc na tak dużym formacie, bo jeżeli, tak jak już mówiłem, znak wodny, to tam nie potrzeba jakiejś wielkiej precyzji.
Ale jeżeli chcemy napisać tekst, żeby on ładnie wyglądał, to lepiej użyć go na dużym formacie, na zdjęciu, a później razem z tekstem przeskalować. Bo pisząc tekst na... przejdziemy tutaj szybko do narzędzia tekstowego. Tak? Pisząc tekst na przykład znak wodny, proszę bardzo, widać, że jest, nie potrzeba nic tam robić, żadnego dokument, resize, pixel art i tak dalej. Wygląda bardzo dobrze, prawda? Jest wszystko w porządku. Wobec tego tak stworzony tekst, przeskalowany razem ze zdjęciem, jest w porządku. A gdybyśmy chcieli, tak jak już wcześniej to robiłem właśnie, było widać tekst, najpierw to przeskalujemy i na 1200, prawda, wymiar. I teraz będziemy pisali tekst podobnej wielkości, wizualnie oczywiście, wizualnie. To już widać, już nie będę dalej pisał, już widać, że samka będzie nie w porządku. Więc trzeba rozpatrzeć tą sytuację, co lepiej się opłaca, jak lepiej to zrobić, żeby to po prostu dobrze wyglądało. Witam w kolejnej części, tym razem ramki. Pokażę dwa przykłady. Jedna zwykła, tradycyjna, prosta ramka efektów warstwy, prawda? Druga będzie to, wydaje mi się, ciekawsza. Ja bardzo lubię tego typu właśnie jakieś efekty na zdjęciach. Taka ramka ze zdjęcia. Z tego samego zdjęcia, ale troszeczkę w innej kolorystyce, albo czarno-białą można zrobić. Zresztą nie będę opowiadał. Pokażę Wam, jak to wygląda. Pokażę Wam też, jak sobie radzić z pewnymi problemami, które się mogą pojawić przy zaznaczaniu warstwy. Tak, bo zaznaczanie całego dokumentu nie ma problemu, natomiast gdybyśmy chcieli zaznaczyć warstwę, pojawiają się problemy. No ale dobrze, rozpoczynam nagrywanie i warto, kiedy już tworzymy jakieś makro, na przykład na zdjęciu, warto mieć je zablokowane, żeby po prostu w makro było ujęte odblokowanie, tak, odblokowanie tego dokumentu. I jak widzicie, zdjęcie jest to takie duże, jak robi mój aparat fotograficzny, nic nie zmieniałem. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, bo robiąc ramkę do takiego dużego zdjęcia, do makro oczywiście robimy makro, do zrobienia ramki, wykorzystujemy to makro, a później możemy sobie do dowolnego wymiaru razem już z ramką przeskalować. I wygląda to dobrze. Natomiast robienie makro do każdego wymiaru, 2000 pikseli, 1200, 800, 600 i tak dalej, no mija się trochę z celem, więc lepiej zrobić taką ramkę, jedną, drugą, czy też taką, jaką sobie wymyślicie, na oryginalnie dużym zdjęciu, a później razem z ramką to skalować na potrzeby na przykład zamieszczenia w sieci. Dobrze, pierwszą czynność mam odblokowaną. I teraz oczywiście bardzo prosta sprawa, Ctrl A, zaznaczenie całego dokumentu. Tutaj na początek od razu wycofam operację. Pokażę Wam, że właśnie problem polega na tym, że chcąc zaznaczyć warstwę w tradycyjny sposób, czyli Ctrl, wciskam i klikam na miniaturkę, normalnie jest, obiekty na tej warstwie zostają zaznaczone. Tutaj nie da rady. Jak to obejść? To pokażę Wam, kiedy będę używał warstw. A teraz po prostu jeszcze raz Ctrl A. I tutaj teraz będzie Select, Grow Shrink. Tu wpiszę parametry, które już wcześniej sprawdziłem, czyli minus 100, Enter, prawda? O 100 pikseli, Apply oczywiście, zatwierdzam. Teraz Ctrl, Shift i odwrotność zaznaczenia. Położę sobie nową warstwę u góry. Nowa warstwa piksel. I wypełnię to, no niech będzie zielonym kolorem. Kolor tutaj jest nieistotny. Pokażę Wam sposób tworzenia tego makro, gdzie kolor możemy sobie zmienić i zobaczycie, że podczas, kiedy makro będzie wykonywało swoje operacje, to kolor wcale nie jest ustalony. Można to będzie na bieżąco ustalać sobie kolor, co jest świetną sprawą, bo mamy na przykład 5 zdjęć, chcemy dodać 5 ramek do tych zdjęć, prawda? 5 razy i wtedy każda ramka może mieć inny kolor. Dobrze, ale oczywiście po kolei wypełniamy to na nowej warstwie, zielony kolor, Ctrl D zdejmuje zaznaczenie. Teraz przechodzimy do, może tak, narzędzie Move Tool, do panelu efekty warstwy. Skalowanie z obiektem to obowiązkowo i Color Overlay. Jest czarny oczywiście, bo tu mamy ustawiony czarny, ale ustawię taki podobny, zielony, niech będzie
Okej, okay, fajnie. I teraz, no, można użyć Bevel Emboss 3D na przykład, tak? Ale ja użyję Bevel Emboss opcji i nie Pillow, tylko Emboss właśnie. I troszeczkę tutaj zmienię profil na ten trzeci, taki podgięty w dół. Już widać, rameczka troszkę ciekawie wygląda. I zwiększymy tą wartość do 7,6. No powiedzmy, może piszę też ręcznie 10, tak? 10 pikseli jest ok. I ten biały kolor jako tutaj oświetlenie na dole, prawda? Zmienię na taki leciutko, leciutko beżowy. Ok, i to jest właściwie wszystko. Nic więcej tutaj nie będę robił. Zamykam oczywiście i jeszcze raz muszę zamknąć i tutaj kończę nagrywanie, tak? I oczywiście teraz przejdę do biblioteki, utworzę sobie nowy dział, nową kategorię, tak? I makro zmienimy od razu nazwę na rename, na ramki. Ramki. Ok, i też przesunę to move up do góry po prostu. Move up, fajnie. Co jeszcze? Właśnie, mówiłem, że będę mógł sobie, kiedy makro będzie pracować, będę mógł sobie wybierać kolor. I ta opcja jest właśnie tam, gdzie wszędzie, gdzie, no nie tylko kolor, prawda, ale wybierać opcje i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie są trybiki. Więc tu mamy ustawienie koloru. I po prostu uruchamiam to oczko. Tak, ono jest nieaktywne, wszędzie jest nieaktywne. Jest tak ustawione, że dzieje się to, te parametry, tam gdzie są trybiki, parametry są ustawione w jakiś sposób, ale kiedy włączymy oczko, podczas wykonywania operacji makro, będę mógł sobie wybrać inny kolor. No i teraz oczywiście sobie to wrzucimy do biblioteki. Już kategorię wcześniej ustaliłem, ramki. Tylko ramka z wyborem koloru, fajnie, usunę tą warstwę. Tak, ramkę i po prostu rozwinę panel. Co się dzieje? Ramka się tworzy tak, jak ją tworzyłem, czyli te same parametry, zielony kolor, ale pojawia się okienko, gdzie ten kolor mogę sobie zmienić. Patrzmy na niebieski na przykład. Proszę bardzo, mam niebieską ramkę. Apply, gotowe. I to jest właśnie świetna sprawa, tego typu jakby włączenie oczka, prawda, czyli ustawienie, czy też podjęcie decyzji o parametrach, danych parametrach, w tym przypadku wybór koloru. Kiedy mamy na przykład 5 zdjęć, do każdego z nich chcemy dodać właśnie to makro, użyć makro, żeby dodać ramkę, ale w ten sposób każde z tych zdjęć będzie miało ramkę o innym kolorze przez nas wybrane. To jest bardzo fajna sprawa. Niestety nie działa to, ten wybór koloru, czy też pewnych innych opcji w ten sposób, kiedy używamy New Batch Job. Prawda? Czyli ja Wam pokażę tutaj, pamiętamy, że bazowo była ustawiona zielona ramka, zielony kolor, obojętnie jakieś zdjęcie, niech będzie ta kaczka w wodzie. Zapiszemy tutaj do tego katalogu jako JPG i tutaj oczywiście ramki, zwykła ramka z wyborem koloru, apply i uruchamiam. Wszystko się dzieje normalnie, tak jak powinno, ale nie pojawi się, jeżeli tak wykonujemy, czyli taką masówkę, to nie pojawi się żadne okienko z wyborem koloru, a jeżeli podejrzymy gotowy efekt, to ramka jest oryginalnie zielona. Proszę bardzo. Dobrze, to jest taka, tak jak powiedziałem, bardzo prosta ramka. Te efekty, po prostu te efekty, warstwy, tak? Layer efekt można dowolnie sobie używać, dowolnie tworzyć tą ramkę. Ramka może być bardzo cienka, bardzo gruba, no dowolnie, to jest już jak tam uważacie, jak inwencja Wam podpowie po prostu, taką możecie sobie zrobić, takie makro. No teraz ramka troszeczkę moim zdaniem bardziej ciekawa. Tak, oczywiście, rozpoczynam nagrywanie, odblokuję warstwę i pierwsza czynność to jest tutaj Ctrl J, duplikuję tą warstwę. Tak, wyłączę widoczność tej warstwy u góry. Zaznaczę warstwę na dole. Oczywiście musimy patrzeć na nazwy.
Może tak, zróbmy sobie z tej kopii, zróbmy sobie po prostu nazwę kopia, tak? I będę wiedział teraz dokładnie, co zaznaczam, prawda? I teraz mamy tutaj background, select. I tutaj, no, dowolnie, co chcemy, czarno-biały kolor na przykład użyć, jakiś kolor, inny kolor, tak? Tu warto na przykład, zawsze tworząc makro, gdzie zmieniamy kolorystykę, warto użyć albo FX, oczywiście jeśli chodzi o ramkę, to jest zasadne, natomiast jeśli chodzi o zdjęcie, nie. Ale panel, prawda, adjustment i mamy recolor. I to też, popatrzcie, add recolor adjustment, też możemy sobie to zmieniać. I na przykład powiedzmy, że zrobimy tu saturację. Tak, będzie to szare. I już mamy trybik, prawda? Już te parametry będziemy mogli sobie ustawiać. Na przykład w ten sposób. Tak? Fajnie. A co ważniejsze, mamy tutaj Recolor Adjustment warstwę, gdzie w każdej chwili mogę edytować i zmienić kolor. Dobrze, musimy zaznaczyć sobie opcję u góry, czyli kopia, jak widać teraz kopia. OK. I oczywiście włączamy widoczność. Muszę przeskalować to zdjęcie, aby uzyskać właśnie efekt tej ciemnej ramki, czyli na przykład o jakąś wartość, tak? Niech to będzie 116 pikseli. Oczywiście nie włączamy łańcuszka w tym przypadku, bo to będzie proporcjonalnie, a ja chcę uzyskać dookoła tą samą odległość. Czyli nie włączamy łańcuszka, jak wam pokażę, jest teraz włączony i przeskaluję na przykład, piszę po prostu minus 116 pikseli, tak? Enter. Popatrzcie, co się stało. Tu jest mniejsza przestrzeń, tu jest większa. Czyli nieproporcjonalnie i warto też tutaj zaznaczyć, oczywiście, ten kwadracik w środku. Rozłączamy i to trzeba osobno, prawda? Za każdym razem. Czyli minus 116, enter, fajnie. I tutaj też można użyć po prostu działań matematycznych, nie trzeba liczyć w pamięci. Po prostu piszemy minus 116, enter i proszę bardzo, dookoła mamy tą samą wartość, tak? Ja jednak zrobię to więcej. Jeszcze zrobimy to minus 200. No, musimy wpisać. No właśnie, minus 200. O właśnie, o taką wartość mi chodziło. Może nawet jeszcze więcej. Minus 100, czyli w sumie 300. Minus 300. Tak? I jak widać, dookoła są te same wartości. Teraz odznaczę to gdzieś. Popatrzcie, tak wygląda zdjęcie z ramką taką zrobioną ze zdjęcia, tak? Dla mnie to jest bardzo fajny efekt, który tutaj zmienia mi kolorystykę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Można sobie użyć różnych kolorów. To nie musi być tak, jak ja to zrobiłem, czarno-białe. Ale nie koniec, tak? Wycofam operację, żeby to usunięcie selekcji zniknęło. Teraz jeszcze zaznaczenie z warstwy, prawda? Bo mamy już trzy warstwy, a ja chcę zaznaczyć to zdjęcie pomniejszone. No właśnie, to co wcześniej pokazywałem, Ctrl, klikam, nie działa. Chcę wykonać selekcję. Mamy zakładkę selekcja. Trzeba sprawdzić, czy tu są takie opcje, tak? I oczywiście jest. Selection from layer. I proszę bardzo, mam zaznaczone. Jak to mówią, jak cię wyrzucą drzwiami, to wejdziesz oknem. Pomniejsze, tak? Czyli jeszcze select, draw shrink, ale tu już nieznacznie, powiedzmy o jakieś... Chociaż tak też, oczywiście takie ucięte zdjęcie też jest dość ciekawy efekt, ale ja to zrobię, powiedzmy, 8 pikseli. Apply, teraz Ctrl, Shift, I, odwrotność, dokument select, zmiękczanie. I tu zrobimy 3 piksele. Apply. I po prostu na tej warstwie delete. Ctrl D, zdejmuję zaznaczenie. Może kliknę gdzieś obok, żeby zdjąć to. I delikatne krawędź została delikatnie wtopiona. Nie chciałem tego robić mocno. Chciałem, żeby to zostało zachowane, prawda? Oczywiście można skończyć nagrywanie, tak? Ale można też przejść na... może tak. Oczywiście... Zobaczymy warstwę kopia, wyłączę jej widoczność, przejdę na warstwę background, prawda? I teraz jeszcze można użyć opcji
Ctrl A, tym razem zaznaczam oczywiście całą warstwę. Można użyć na przykład filter, blur i na przykład motion blur, tak? Popatrzmy, motion blur pod kątem, po przekątnej mniej więcej 48 stopni, 45. Oczywiście radius. Po to wykonałem zaznaczenie tego obiektu, żeby to rozmycie nie uciekło mi poza obiekt. Prawda? Można tak zrobić, ale ja widzę tutaj ciekawszy pomysł na to. Jeszcze raz, filters, blur, radial, blur. I tu wcześniej wykonywałem takie rozmycia. Można to oczywiście też w ten sposób sobie ustawić. No może więcej, może mniej, ja jednak może mniej troszeczkę zrobię. Tak, troszeczkę o... Albo zróbmy więcej. Zróbmy sporo, zróbmy 6,1 stopni. Takie mocne rozmycie. Apply i teraz Ctrl D. Musimy poczekać, bo program myśli. Fajnie, Ctrl D. Prawda? No i włączymy, tak? Zaznaczę tutaj Select Kopia i włączymy widoczność. Tak? I teraz mamy taki efekt jakby, prawda? Koło rozmycia. I możemy skończyć nagrywanie oczywiście. Teraz do biblioteki to wrzucę ramki. Ramka ze zdjęcia, to już będzie wiadomo o co chodzi. Tak? No dobrze, skasujmy te warstwy, zostawmy tylko warstwę background, rozmyłem. Nie skasowałem, źle. O, tak to musi być. Teraz oczywiście jeszcze, o. Teraz jeszcze wyedytuję ramka ze zdjęcia. I tu, gdzie było kolor, muszę poszukać teraz, gdzie jest kolor. Recolor Adjustment. Adjustment Parameters, tak? I tu włączymy sobie trzy oczka, hue, kolor, saturacja i światło. Prawda? Włączymy sobie trzy oczka i teraz właśnie zapiszę to jeszcze raz. Może źle zrobiłem wcześniej, że nie zrobiłem tego wcześniej. Do biblioteki. Wybór koloru. Dobrze. I użyjemy oczywiście tej opcji. I proszę bardzo, popatrzmy, chwilę poczekamy. Mamy bazowy efekt czarno-biały, ale możemy sobie kolor ustawić. Czekajmy, co się pokaże. Saturację na 90%. Tak, i lightness. Jeszcze podniesiemy jeszcze. Tak, a może ta saturacja jest za duża, zróbmy 35%. Gotowe, prawda? Apply. Gotowe. Program jeszcze pomyśli chwileczkę. No, a gdybyśmy w czasie, bo nie jest to konieczne oczywiście w tym przypadku, bo mamy warstwę recolor, prawda? Czyli tu możemy sobie po wykonaniu makro, prawda, operacji makro, możemy sobie zmieniać. Więc jak komu pasuje, po prostu albo użyjemy ramka ze zdjęcia i później tutaj, prawda, tu użyjemy opcji zmiany koloru, albo ramka ze zdjęcia, wybór koloru, podczas już tworzenia makro, pracy makro, możemy sobie to ustawiać. Kolejny, ostatni już pomysł w tym filmie. Oczywiście postaram się jeszcze przygotować jakieś inne pomysły wykonania makro, ale na ten czas to jest ostatni pomysł. Mianowicie podzielenie dokumentu, czy też zdjęcia na jakieś części. No najczęściej równe, ale nie zawsze muszą być równe. Lub też druga jakby możliwość wykorzystania tego makro, to będzie ono przygotowane do tego, aby w dokumencie pojawiły się panele w różnej konfiguracji i w te panele możemy wtedy wstawić sobie dowolne zdjęcia. Obojętnie w jakiej tematyce, oczywiście to już jest nasza indywidualna sprawa.
Dlaczego nie robię makro, gdzie wstawiam zdjęcia? Dlatego, że takie makro będzie używało tylko i wyłącznie tych zdjęć, które tu wykorzystam. Dlatego pokażę Wam, jak przygotować sobie taki wzornik, takie panele i później bardzo szybko można wstawić zdjęcia. Tą najtrudniejszą pracę, najbardziej żmudną, zrobi nam utworzone teraz właśnie makro. Otworzę sobie dokument, tym razem nie będzie to duży dokument, a Photo 4R 6x4 cale, tak? I to, jeżeli ktoś ma tutaj wątpliwości, to można to sobie zmienić z tych cali na milimetry i to jest 152 mm na 101. No, takie troszeczkę większy format zdjęcia. Pocztówka, tak? Orientacji poziomej, V8, OK. Bo nie jest tu istotne, oddalę troszeczkę widok, teraz będzie to lepiej działało. No i teraz właśnie rozpoczynamy tworzenie makro, tak? Czyli włączam nagrywanie. Pierwsza czynność to jest użycie rektanglu tu, czyli prostokąt. I tworzę sobie prostokąt dowolnej wielkości. Teraz Move Tool. I tutaj w parametrach wysokość to jest oczywiście 101,6 mm, ale szerokość to będzie, pamiętamy, 152, zróbmy 153. 153 podzielone na 3. Tak, i Enter. I mamy na 3 to podzielone. Fajnie. Teraz chwytam tu u góry, pojawiają się takie strzałeczki, które pozwolą mi pochylić ten element i pochylamy go w tą czy w tą stronę dowolnie o jakąś tam wartość, prawda? O ile tam nam się podoba, powiedzmy, że żeby to było tak poprzekątne. Tak, narzędzie Move Tool mam wybrane i teraz wciskam Shift i strzałkami klawiatury przesuwam, aby ten górny narożnik był w narożniku. O, może być w ten sposób. Może zróbmy jeszcze tak, żeby ten górny narożnik wyjechał poza obszar dokumentu, a dolny, żeby był prawie w narożniku. O, właśnie, w ten sposób. No i teraz Ctrl J, duplikuję sobie i wciskam Shift i strzałkami klawiatury jadę w prawo. Oczywiście widzimy, gdzie jest linia z poprzedniego elementu. Fajnie. Ctrl J. I znowu to samo. Tak. I jeszcze raz Ctrl J. No, za daleko. Teraz jest dobrze. Fajnie. Mniej więcej jest to równe. Nie musi być idealnie. Nie chodzi o to, żeby to było właśnie idealnie. Dobrze. Teraz muszę jakby granicę pomiędzy tymi pochylonymi prostokątami wyznaczyć. Tutaj można użyć sobie bardzo prostej opcji, mianowicie ustawić co drugi panel, jeden punkt obrysu. Tak? I teraz zaznaczę ten element. Tak? I tutaj to samo. Jeden punkt obrysu. Chcę wykonać taki fajny efekt, który będzie jakby oddzielał te zdjęcia. Dobrze, mamy to załatwione. Teraz tak, narzędzie pędzel. Paintbrush. Kolor, no jakiś inny, można wybrać dowolnie, tak? Ale może to być sobie, może niebieski zróbmy. Taki dość ciemno, o, niebieski. Fajnie. Za duży jest ten pędzel, wobec tego musi być troszeczkę mniejszy. Lewy nawias kwadratowy. Nasunę tę cukkę na ten kontur. O, właśnie, teraz jest OK. Teraz u góry trzeba utworzyć nową warstwę. I na tej nowej warstwie klikam na dole, wciskam Shift i klikam u góry. No, za gruby wyszedł. Wycofam operację. Jeszcze mniejsza ta końcówka. Powiedzmy 10 pikseli. Tak, 10 pikseli będzie OK. Teraz klikam na dole i po przekątnej u góry. Nie musi być idealnie. O, tak jest dobrze. Teraz puszczam Shift i klikam ponownie na dole. I po przekątnej u góry. Znowu puszczam Shift. Na dole i po przekątnej. Wciskam Shift oczywiście i po przekątnej u góry. W ten sposób, tak jakbym podzielił na cztery części ten mój panel takimi liniami. O, ważne jest, żeby one były na jednej warstwie, żeby się nie męczyć później, żeby do każdej z tych linii osobno nie ustawiać parametrów efektów warstwy. Dobrze, narzędzie Move Tool. Zaznaczę sobie tą warstwę. Tak, i tutaj oczywiście rezygnuję z tego konturu. Bez konturu. Tak, i teraz drugą od dołu miałem wybraną. Tam też kontur był ustawiony.
i zrezygnuję z konturu. Fajnie. Do warstwy u góry dodaję efekty. I tu będzie, oczywiście można użyć Color Overlay, jak najbardziej wskazane, ja to zrobię, bo dzięki temu, mając gotowe makro, będę mógł modyfikować sobie kolorystykę w linii. Oczywiście wybiorę taki podobny kolor niebieski, może troszeczkę ciemniejszy, tego typu, a chodziło mi tutaj o dodanie Outer Glow, tak, czyli zaznaczam tę opcję i tu kolorek jasno niebieski, taki blady. Może być, może nawet jeszcze jaśniejszy troszeczkę. No, to mi wyszedł już seledyn prawie. W ten sposób. O! OK. I nie screen, ustawię to na normalnie, aby na każdym tle to dobrze wyglądało. I teraz popatrzmy intensywność na 16 i radius, no tak jak potrzeba, prawda? Czyli o, oświata. Niech sobie będzie, może zrobimy kolorek nieco ciemniejszy i powiedzmy 3,8, no nie, przepraszam, 15 pikseli, mniej więcej, 15,6, wydaje mi się, że może być. Oczywiście skalowanie z obiektem, trzeba to ustawić i zamykamy. Tak, mamy gotowe, wykonany szablon do wstawiania zdjęć. No teraz gdybym tu wstawiał zdjęcia, zapisując jako makro, no to te same zdjęcia się pojawią za każdym razem. Natomiast zakończę nagrywanie. Zapiszę to sobie, ale najpierw utworzę w bibliotece kolejny dział. Nowa kategoria. Może najpierw do góry to przesunę. No, nie wiem, czemu się to rozwinęło. Move up i teraz... Podział dokumentu, może tak być taka nazwa i oczywiście zapiszę sobie teraz do biblioteki podział dokumentu i kolaż zdjęć na przykład. Fajnie. Mam zapisane, zobaczmy, rozwinę to. Tak, kolaż zdjęć, oczywiście usunę teraz te wszystkie warstwy. Znaczy je wszystkie, delete, mam pusty dokument. Oczywiście trzeba otworzyć ten dokument o zadanych parametrach. Może tutaj jeszcze rename makro collage do zdjęć 6x4 cale. To będzie właściwe, bo będę wiedział wtedy, jaki dokument otworzyć. OK. No i po prostu klikamy, tak? Proszę bardzo, mamy gotowe. No i teraz bardzo szybko już, bez robienia tych efektów. Bardzo szybko można zrobić sobie, pasować tutaj zdjęcia. Ja to zrobię już na koniec. File, place. No, muszę poszukać tutaj jakichś zdjęć ciekawych. A może zróbmy inaczej. Może pobiorę sobie po prostu pixels. Zobaczmy, pixel by pixels, może być pixels. I na przykład Słońce, tak? Patrzmy, mamy sporo efektów. Tu już jest fajne. Tak, oczywiście zamkniemy to. Layers. Przesunę to nad warstwę z pierwszym prostokątem. I już widzicie, że zostało to. Tu się trzeba zrasteryzować. To jest image. Narzędzie Move Tool. I popatrzmy. Pasujemy sobie o pierwszy prostokąt. Na pewności mask to below. No i źle zrobiłem, przepraszam, Ctrl Z. Prostokąt musi być u góry. Tak, i teraz. O, jest przycięte do prostokątu. OK, kolejne zdjęcie. Patrzmy sobie, jakieś ciekawe, niech będzie może to. Oddalę troszeczkę widok. O właśnie, to jest za duże zdjęcie. Patrzmy, tego typu. Tak. Layers i wrzucimy je pod kolejny prostokąt. O właśnie. I prostokąt, prawy przycisk mask to below. Mamy kolejny element. Jeszcze jedno zdjęcie. Tym razem niech to sobie będzie
takie błękitne niebo. No, to jest też olbrzymie zdjęcie. Ja tu wybieram całkiem losowo, taką kompozycję trzeba by stworzyć troszeczkę w bardziej ciekawy sposób. Tu może obrócę, aby to słońce tutaj pojawiło się w zdjęciu. Fajnie. Layers i przesuwam tą warstwę pod kolejny prostokąt. O, dopiero teraz puszczam prawy przycisk. Mask to below. No i jeszcze jedno zdjęcie. Niech to sobie będzie tego typu zdjęcie. No, to jest jeszcze większe. Zdjęcia wybieram coraz większe. No ale nie mam takiego. Nie to było moim celem oczywiście, aby były one coraz większe. Tu może je troszeczkę tylko do góry przeniosę i obrócę je. O właśnie, tak. I proszę bardzo, pod prostokąt. Prostokąt zaznaczam masku below. Odznaczę kąt 0, czyli naturalna wielkość. Proszę bardzo, mamy zrobiony prosty kolaż dla jakichś tam zdjęć połączonych, prawda? Dowolną tematykę oczywiście można sobie wybrać. Może to służyć też po prostu do podzielenia dokumentu, tak? I tutaj otworzę nowy dokument. Jakieś zdjęcie, ten sam wymiar, oczywiście trzeba pamiętać, żeby to był ten sam wymiar. Orientacja pozioma. I zaimportuję. Niech to będzie. Morze, ocean, albo nie, źle napisałem oczywiście. Miałem drzewo wpisać, napisałem widzę. No, popatrzmy, jakieś tutaj ciekawe. Oczywiście oddalę widok, żebym widział, jak to wygląda. Dopasuję je. Ok, mamy gotowe. Oczywiście od razu najlepiej zmienić tą warstwę na zrasteryzować ją. Nie image, a rasteryzacja. I uruchamiamy kolaż. Oczywiście mamy panele, mamy te wszystkie elementy. I po kolei wciskam Ctrl, klikam na miniaturkę pierwszego panelu i na zdjęciu Ctrl X, Ctrl V. Oczywiście wyłączam widoczność tego panelu, widać zdjęcie. Kolejny. Na zdjęciu głównym Ctrl X, Ctrl V. Pojawia się nowa warstwa oczywiście. I wyłączam widoczność. Kolejny. Ctrl X, Ctrl V. Wyłączam widoczność. I kolejny. Oczywiście na zdjęciu Ctrl X, Ctrl V. I wyłączam widoczność. Fajnie, mamy. No, muszę wyłączyć. Ctrl D, jeszcze zdejmę zaznaczenie. Wyłączam widoczność tej warstwy też, bo ona już jest właściwie pusta. Mam cztery panele. I teraz dokument. Resize canvas zrobię troszeczkę większe. Powiedzmy, zmienię to na milimetry. I tu wpiszę 200 i proporcjonalnie powiększę. Tak, i teraz po prostu będzie Move Tool. Chwycę sobie i wyciągnę ten panel do góry. Tak, a ten panel w dół. No, troszeczkę może szukamy klawiatury, to będzie bardziej precyzyjnie, bo mi się ręka trzęsie. Dobrze, ten do góry, ten w dół. I co musimy zrobić? Tu jest OK, tu musimy wydłużyć troszeczkę ten element, czyli wyciągamy do góry, o, i teraz pojawią się strzałeczki, poplamy, może troszeczkę mniej, tak, i tutaj w dół, i ta sama operacja, ale w drugą stronę. Ok, mamy gotowe, oczywiście pewne elementy trzeba przyciąć, czyli zaznaczenie prostokątne, tak, i tutaj delete, i to mamy to samo tutaj w narożniku. No, mało dokładnie to zrobiłem. Ctrl D i mamy gotowy troszeczkę inny kolaż, troszeczkę inne połączenie. Oczywiście jedno zdjęcie w tym przypadku, ale też można oczywiście wstawić cztery. No tylko takie bardzo proste pomysły. Oczywiście każdy, kto tutaj się bawi fotografią i też coś w rodzaju wizytówki można zrobić, na przykład
zdjęcia z pracy, coś co tam robimy. W moim przypadku to na przykład meble, można zrobić sobie kołaż taki i kilka zdjęć mebli, wysłać do klienta. No, coś można oczywiście pokombinować na wiele sposobów. Tak i na koniec jeszcze oczywiście no, wypadałoby to z powrotem przyciąć, czyli Clip Canvas. No tutaj mam pewne elementy, które mi wystają poza obszar. No to więc wobec tego wykadrujemy to. Czyli wybieramy sobie zaznaczenie narzędzie Move Tool. Zaznaczamy sobie te warstwy, które nas interesują, czyli te elementy, prawda? Możemy Ctrl-G zgrupować je. Tak, to jest dokładnie to, co mnie interesuje. I teraz File, Export, jako JPG może być, ale jako PNG to oczywiście nie będzie tych białych elementów, bo JPG zapisze nam jako z tym białym tłem, czyli PNG. Selekcja, tylko to, co jest zaznaczone. Wymiar zostaje. Export. Powiedzmy, że 2 razy M. I gotowe. Prawda? I proszę bardzo, po zapisie jako PNG, takiego poprzesuwanego, przesuwanych paneli zdjęcia, mamy efekt gotowy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego tutorialu, który już niebawem.